Bejsboliści pierwszoligowego Yankees Działdowo podczas zgrupowania przed kolejnymi meczami znaleźli czas na wizytę w działdowskim Zamku Krzyżackim, którego historia ma już 700 lat. Oglądali ekspozycje poświęcone długiej, bogatej historii Działdowa, miasta położonego na dawnym pograniczu Prus i polskiego Mazowsza. Chronologicznie uporządkowana ekspozycja stała obejmuje dzieje działdowszczyzny od starożytności do połowy XX wieku. Treści na stanowiskach ekspozycyjnych opracowano w dwóch językach, polskim i angielskim. Zwiedzającym udostępnione są również krużganki zamkowe oraz dwie najbardziej reprezentacyjne sale zamkowe, kaplica i refektarz. Na zamku swoją siedzibę ma także Urząd Miasta. Działdowscy bejsboliści zapraszają do odwiedzenia dynamicznie rozwijającego się miasta, zwiedzania Zamku Krzyżackiego i na mecze pierwszej ligi bejsbolu. Turysto, wjeżdżając na Warmię i Mazury, nie zapomnij o Działdowie.